Witajcie! Dzisiaj wreszcie trafiłem na Andrzeja w polu, jak robi. No i postanowiłem wam pokazać. Także zanim wyjeżdżam, bo zaraz się szykuję u siebie w pole. Także zobaczycie jeszcze, co tu się dzieje. Zobaczcie, jak fajnie. No i elegancko sieje, zaraz się dowiemy Andrzeja, co sieje, bo to akurat syn siedzi, bardzo fajnie. Ty, a ciebie mogę nagrać, bo ty już byłeś w telewizji 100 razy. No to ja nie chcę. No to mów ten, co siejecie? Przężyto. Przężyto? No. A jaką odmianę, wiesz czy nie? On wie. A on wie. On zamawiał to przez ten... Gdzieś tu kurwa miałem... O! Od niego? No. I po ile? On coś brał... Tylko nie bluzgaj, bo to idzie do telewizji. Ktoś, idzie. Coś brał 450 kilo, to coś wyszło 570 jakoś tam. Ale dobre. Dobre ziarno do siewu, niepołamane i tak dalej. Nie. Ładne, tak? Ładne. Przesiane. I zaprawione. Zaprawione, aha. Aparat już się jest swoim. No. I też my zaprawiali. Aha. W betoniarce. No a jak? Najlepiej w betoniarce. No a młodego nie uchwyciłem na tym, na traktorze, bo już do ziemi specjalnie kamerę widziałeś, nie? No. No. Bo jak on nie chce, to ja wiem, że nie chce, to nie ma problemu. Ja jadę zaraz w pole, proszę ciebie, ten orkan zaczepiać i tyle. No od rana walczymy, od pół do ósmej. No i dobrze. Dobra, jedziemy. Jedzie. No. Ładne? No rzeczywiście trochę słabo zaprawione, ale ja osobiście bym wcale nie zaprawiał. Po co to? No przecież to i tak za 3 sekundy wykiełkuje. Nie ma co zaprawiać. Takie jest moje zdanie. A siewnik jak działa? Nie, no masz tego trochę tu jeszcze. No tak, ale jak przejedziesz to zaraz będzie po robocie, nie? Na jeden przejazd, czy na ile by to starczyło? Wiesz ten bory. Dawaj z tej strony siewnik, bo tu masz pusto. Kurde, co ona? No i słuchajcie, nigdzie nie pojadę, bo się rozpadało. Znaczy nie tak mocno, żeby ten, ale wiecie, ciągnik bez kabiny, to za 5 minut będę cały mokry. O, już na kamerę pada nawet. Chowam, także poczekam, aż przestanie padać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu chłopaki dosieją to, co mają do dosiania. I też, no bo się spieszą fajnie przed tym, żeby przed deszczem, żeby się siewnik nie zapychał. No ale dobra. Zobaczymy, może coś jeszcze dzisiaj dogramy, jakby nie było, jakby ten deszcz się skończył, przeszedł, no to jadę w pole, jak nie, no to trudno, zaczekam. No słuchajcie, cały dzień taka pogoda mokra, deszczowa, straszliwie. No i co, przyszedłem zobaczyć, jak tu wygląda mój opuszczony ogródek. Opuszczony dlatego, bo na robotach jestem ciągle, nie? No ale ten por trochę późno posadzony, ale fajnie, cieszę się, bo widać, że coś z niego będzie. Starczy, że tak powiem, na swoje potrzeby, na jakieś tam parę rzeczy. Ten też tutaj trochę takie pożółkłe, ten nie wiem czemu, ale tutaj coś jest. Selerek malutki, bo też późno wysiany, wysadzony właściwie, nie wysiany. A to się te pokrzywy tu. No fajne zioło, ale my go tutaj nie chcemy. A ty kurczak. O, i żółtnica nawet, zobaczcie, czy żółtlica. Żółtlica to jest, o, bardzo dobre zioło. Rewelacyjne. Poczytajcie sobie, na co pełno tego. Zobaczcie, takie małe kwiatuszki ma z takimi białymi płatkami. Bardzo dobre zioło. Polecam. Mniejsza z tym, w każdym razie na razie zioło. Tu zobaczcie, selerek jeszcze mały, niech sobie rośnie, on tam nie przeszkadza. O, tu pokrzywy można pozbierać na herbatki. Zobaczmy tutaj ten seler. Ten seler też trochę taki... Oj kurczę blady. Coś on...
tutaj pokrzywy go jeszcze, o tu macie tą żółtlicę też, widzicie? Tak to rośnie. O, ten już taki fajnawy selerek jest. Tu się jakieś chyba te próbowały zagnieździć. Jak one się nazywają? Krety. No. Ale parę coś tam będzie, no zaniedbane, no co poradzę, no. Jak człowieka nie ma na miejscu, tylko tak złapię tą robotę na chwilę tu, na chwilę tam i wszystko. Znowu się wysypało mi drzewo, muszę poukładać. Tutaj takie próchno, ale to było sukcesywnie ogniska robione takie, powiedzmy, żeby sobie posiedzieć, to tam próchno może się spalić, to nie ma znaczenia. No to trzeba tylko poskładać. Seler zobaczymy, przecież nie tylko korzeń, ale tak samo naciec jest do wykorzystania, coś tam się zawsze przyda. No ogólnie porządki, no słuchajcie, kiedy? Kiedy, pytanie jedno posłowe, kiedy? Tu zobaczcie jeszcze pomidory, ale trafiła zaraza i niestety nic z nich nie będzie już, także nie ruszam tego, straszne to patrzeć na to, no ale też nie było mnie, nie miałem jak przypilnować i niestety kicha. W każdym razie co, tu wystarczyło, nawet nie trzeba było tego pryskać, tylko wystarczyło, słuchajcie, mocno przerwać liście i gałęzie, odrosty i tak dalej i byłoby naprawdę super, jeśli chodzi o pomidora, bo on by tej zarazy nie miał, wiatr by go przewiał, słońce wysuszyło i byłoby super, nawet w sytuacji, no ten jeszcze jest taki fajny, to można go zabrać do domu. Nawet w sytuacji, słuchajcie, gdyby padało, to jednak ten przewiew robi potężną robotę. I on po prostu to osusza i ta zaraza, która się tutaj wdała, nie miałaby żadnej szansy bytu. No zobaczcie, to wszystko po prostu strasznie wygląda. Ten jeszcze może jakoś taki, no ale ten też już trafiony. Niestety, no to jest tak, chcesz mieć, proszę ja Ciebie, plony, czy być zadowolony z tego, co robisz, trzeba siedzieć na miejscu, nie można sobie gdzieś jeździć, szwendać się i to są, słuchajcie, no nie ma wytłumaczenia. Trzeba być na miejscu, no i to jest to, co jest największą moją bolączką, że ja na miejscu być nie mogę, bo muszę tyrać za granicą, ale taka jest kolej rzeczy, no i koniec, no. Tutaj była cebula, była marchewka, nie wiem jak ta marchewka wygląda. Można by sprawdzić, bo część już poprzerywana. O, tam coś marcheweczki będą, chyba jakieś takie ciekawsze, może coś z tego będzie, ale na razie jeszcze nie ruszam. Niech sobie rosną, będą potrzebne, to się do zupy wyrwie parę sztuk i tyle. Także niestety nie udało mi się, mimo szczerych chęci, być dzisiaj, słuchajcie, w polu przez tą właśnie pogodę. No i zobaczymy, może się uda poniedzieli, no. Ten film pewnie się ukaże w poniedziałek, jak tam mam kolejność poustawianą, także będziecie widzieli. No i słuchajcie, jedna jeszcze sprawa a propos. Bardzo mnie martwią te sosny. Zobaczcie, one zaczęły żółknąć. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale jak wiecie, dlaczego po prostu takie rzeczy się dzieją, bo to jest bardzo niepokojące. I nawet tutaj mam czarną sosnę, też jest taka zażółcona. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi, ale na pewno to nie jest nic dobrego. Wszystkie, każda sztuka. Każda sztuka. Zobaczcie na tą czarną sosnę to samo. No szyszki ma ładne wszystko i tak dalej. Można porobić ozdoby różne, choinkowe. Tu wszystko, nic się nie dzieje, ale żółknie. Usycha, nie wiem co się dzieje, po prostu coś tu jest nie tak. Niby te wcześniejsze gałązki, zobaczcie, one są żółte, te późniejsze, te końcówki, te szczyty są ładne, zielone, ale jednakowoż to nie jest normalna sytuacja. Także coś tu jest nie tak. No tyle w każdym razie z dzisiejszego takiego krótkiego filmu. Bardzo chciałem, żeby on był inny. Naszykowałem się, no ale widzicie co się stało. Pogoda absolutnie nie. Muszę tą kabinę zainwestować szybciutko, ale to też trzeba pojechać do roboty, zarobić. Kupię kabinę, założę na ciągnik i wtedy już nie będzie, że deszcz, wiatr czy coś, tylko po prostu siadam, ciągnik, jadę i robię co do mnie należy. No, to tyle w każdym razie z tego krótkiego dzisiaj filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!